3 grudnia 2020 roku obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszam. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. W tym roku będzie nieco inaczej, ponieważ plany krzyżuje nam pandemia. Osoby z niepełnosprawnością łączy jedno. Potrzeba zrozumienia i akceptacji. Wspólna wszystkim ludziom. Tak więc nie ma człowieka ułomnego, kalekiego, głuchego, z dysfunkcją wzroku czy niepełnosprawnością intelektualną. Po prostu jest człowiek. Pamiętajmy, że człowiek z niepełnosprawnością, dysfunkcją, może aktywnie żyć tylko w społeczności, dla której jego życie ma sens, dla której jego życie jest ważne i wśród ludzi, którzy są dla niego ważni, dla których chce i może coś zrobić. Kiedyś zapytano osobę niepełnosprawną o jej marzenie. Odpowiedziała: chciałbym, aby nie było dwóch światów, ale jeden świat dla wszystkich, wspólny. Nie ma nic ważniejszego niż obecność drugiego człowieka. Cóż bardziej się liczy w życiu, jeśli nie właśnie to?